Chaos level. No i wyprosiłem unikat. Siemanko. Zaczynamy w tym samym miejscu odcinek, co skończyliśmy poprzedni. Lecimy z bagienną czeluścią. Skończyliśmy w poprzednim odcinku Podziemia łupieżców. Wydropiliśmy fajną obręcz dla przyszłych klas postaci. Z fajną ilością resów, z fajnym życiem i z lifestealem. To dla postaci walczących wręcz jak najbardziej. Zwiększoną szybkością. Gamoń trafił. Opas weźmiemy. Dobra. Wychodzimy tędy. Tutaj ci. Tutaj to już trzeba ładnie myśleć bardziej nad tym, co się robi. Jak widać, troszeczkę trudniejsze jest. No gdybym tutaj wbiegł i dostał tą salwę od tych... dusz. No to... nie byłoby czego zbierać. Dobra, zabijmy go na... eteryczny Battle Hammer akurat to... mógłbym wziąć. Mógłbym, ale też po co? Raczej nigdy z tego nie skraftowałbym. Za duże wymagania, za wolna broń. Mamy oczywiście złotej skrzynki. Ustawo coś? Znaczy wiecie, nie narzekam, że jest pustawo. Bo nie ma na co narzekać w takim wypadku. Mniejsza szansa na osiągnięcie zgona. Właśnie elitarnych stworów bym potrzebował. Szkoda, że nie troszeczkę wcześniej nie znaleźliśmy tej kapliczki. Pewnie jak spotkam bossa, o ile spotkam, a nie spotkałem, no to jeszcze na kaplicę chciałbym uwalić ich. Dobra, niestety. A ja myślałem, że boss będzie. Niestety nie udało się bossa znaleźć. Dobra, trudno. Lecimy do dżungli łupieżców i zmierzamy ku dolnemu Kurast. Ale zaraz, jak się postaram, może poziom wpaść. Muszę się postarać. Tak, wpadnie już za chwilkę poziom. Jakoś dłużej się utrzymują te kapliczki niż w zwykłym Diablo Lord of Destruction. A i się skończyła kapliczka. A jeszcze z dwa stwory, jeden. No chyba, że będzie grupka czempionów i poziom wbijemy. A już tutaj poziom wbity. O, to dajemy w zęby, no. Damy komuś w zęby w takim razie. Żeby właśnie tą
Żeby tą runkę dol znaleźć i runkę Io, chyba tam dola tylko brakuje w sumie. Byłoby zarąbiście, bo bym miał już 3 pociski na włóczni z kości. Plus kwestia tego, że... No znacznie by wzrósł damage na włóczni z kości. Podejrzewam, że z 1300 byśmy mieli na pojedynczym pocisku obrażeń. Nic nie muszę ładować. Jak na złość się pewnie trafi taki, który będę chciał wziąć. 15 do życia. 28 do życia, no już taki to chciałbym wziąć. To jest 3 na slota. Chociaż taki goły. Żeby był za attack ratingiem, to bym brał. Dobra, już jest łódka, to kurzowe drzewo to już na pewno gdzieś tutaj się kręci. Idzie, zmierza. Tutaj kiedyś były wysokopoziomowane skrzynki. Niestety nie zastąpiło to wysokopoziomowanymi zwłokami. Gem Shrine? Nie. Szkoda. Szkoda, szkoda. Nawet nie ma co odwiedzać tych domków. Zauważcie, że w ogóle nie chcą lecieć teraz unikaty jakoś. Poison Strike. Niestety nie jest zbyt dobrze klasyfikowane, za to zaberło 30 tysięcy. Runka Dol. Ja myślałem, że jak powiem, to wyproszę. Unikat jakiś. Szkieleta odkryjemy, odkryjemy szkieleta. To ma leżeć taki zakryty, nie? My cold resy to mam na zarąbistym pułapie. Rynka się pojawiła. Jest waypoint. Pierwszy chyba rzadki klejnot na serii. 1,47 obrażenia, jeden za każde zabicie. No niestety, mam przeróbkę. Niestety nie zrobili czegoś takiego, że jak rzadki przedmiot, to dostaje się więcej tych jewel fragmentów, a szkoda. Dobra, mamy się w tył, chociaż tutaj oglądając Daria Pracka, któryś z jego widzów napisał, że po przeciwnych stronach na ukos po przekątnej szukać przejścia na dalszą lokację. Jak tutaj na przykład znajdziemy wejście na lokację z lewej krawędzi, to w prawej krawędzi będzie wejście na do górnego kurast. No i jak ja tutaj mam to ogarnąć, ja się pytam. Trzydzieści do życia. Znowu. Tak to trochę tych runek dol wypada, nie? A gdy jest najbardziej potrzebna, to
Mam czasami wrażenie, że loot na danej postaci jest przypisany do klasy postaci. Na takiej zasadzie, że a ty nie dostaniesz runek potrzebnych do swoich słów runicznych. Mogę założyć się, że w kolejnej serii od tam poziomu koszmarnego, czy tam od normalna, od aktu 5, runy dole to się będą sypać co chwilę, nie? O, waypointik znaleziony. Kluczyki to chyba mógłbym zacząć powoli zbierać. Dwa miejsca. A, to trzy miejsca. Jeden do maksymalnych obrażeń. Jak nie minion, to nie bije. Bije tylko silnych przeciwników. Dobra, jest zejście do dodatkowej kapliczki. Ale do niej jeszcze nie wchodzimy. Dlatego, że najpierw chcę znaleźć księgę Lamesena. O, trzeciopoziomowa już ten. Tak. Poziomu piekielnego. Niestety tego hatchet handa nie mogę wziąć. Przykro mi. O. Trzy poziomy wybite. Dobra, jest Lamesen. Jest Lamesen. Możemy śmiało wejść do zrujnowanej świątyni. Areas level 53. Szukamy przedmiotów jakichś fajnych. To taki wysoki Areas level. No i wyprosiłem unikat. Poprosiłem unikat, proszę bardzo. I to trzeciopoziomowy. 11 do Zeal. O kurde. 40 zwiększona szybkość ataku. Może zrobić Zeal Barbariana. Takiego. Ja myślałem, że Gothic Axe to jest... A, Great Axe to jest pierwszy poziom... z normalnego poziomu. Skowycząca bestia, Wailing Beast. Z języka polskiego, jeśli się nie mylę. No, no to wyprosiłem drop. Drop. O, drop też niedługo będzie trzeba prosić. Rim Shield. Zachodzimy do każdej kapliczki. Do każdej kapliczki zawitamy. Nie ma co się ograniczać, prawda? Weźmy księgę Lamesena i możemy wrócić do miasta. A więc tak, najpierw pójdziemy oddać Alcorowi, pokazać Meshifowi złotego ptaka. Skoro Hratliego mamy pod ręką, to naprawmy się, dobra. Kazaliśmy tego. Jadeitową figurkę Meshifowi. On nam dał swojego złotego ptaka, którego musimy pokazać Alcorowi. Dobra, trochę więcej życia, 619. Myślę, że powoli możemy dawać w Dexa. Żeby zwiększyć trochę szansę na blok. 613 to póki co jest dobry pułap, więc i zaczniemy się martwić o aktu 5. Przedajmy się. Magic Ring. 13 do energii. Słaby. Słaby. Liczyłem na coś lepszego. Zagadajmy do Ashery jeszcze. Hello.
I zakończone. Dobra. Wróćmy teraz do skrytki naszej. Tutaj nie mam co zostawić. A, jeszcze laski nie sprzedałem. Jeszcze laski nie sprzedałem, póki my żyjemy. Żebym tylko tego gotyckiego blade'a nie sprzedał. On bardzo ładny i wymagania ma bardzo niskie. 35% do attack ratingu. Fajne, fajne. Pod chociażby... No takiego Zilbariana zrobić. Trzeba będzie coś pomyśleć. Dobra, w ten sposób. Czy całej nawet tej strony nie zapełniliśmy? Dobra. Ruinowana świątynia, nie cofamy się przez to, bo będziemy mieli bliżej do innej. Tutaj nie pamiętam, jak są rozłożone te świątynie. Tutaj ostrożnie chodzimy, się przemieszczamy. Minion. Nie martwimy się, mamy dużą odporność na ogień. Rytki popatrzmy. Zwraca się, zwraca, no. Szkoda, że tak mało tylko tych sług. Ale tak, no to się zwróciło. Jeszcze ten, obrona jadu. Właśnie się zastanawiam. Żeby tego nie podnieść na wyższy poziom, chociaż nic takiego ciekawego w tym nie ma. Szkoda też podnosić to na wyższy poziom. Przejdziemy się, zejdziemy do kanałów później dokładnie. Pewnie już w następnym odcinku dopiero widzimy dolne górne kurast. Już tutaj delikatnie pewnie mają zwiększone te... Gdyby się trafił ten Hellswarm, te muchy trafiłyby się ze Stone Skinem, to już pewnie wszedłby niewrażliwość na ataki fizyczne. One i tak mają zwiększoną tą odporność na te ataki fizyczne. Starożytny miecz. I niestety pusto, jeśli chodzi o jakiekolwiek skrytki. Tutaj skrytki z jabłkami chyba jakimiś. Też jabłonek nie widziałem. Tutaj to już raczej nie będzie, to już wszystko chyba. Dobra, to możemy, wydaje mi się, że schodzić do kanałów. W kanałach oczywiście uważamy na... kosteczkowców. Idziemy w lewo razem. Są kosteczkowcy, mi się wydaje. Tak mi się zdaje, że słyszałem ich dźwięk poruszania się. Jeden typ istot to ważki.
Drugi typ istot to Horadrim starożytny ze swoimi sługami. Trzeci typ istot to się nie dowiemy, bo już znaleźliśmy tego zimnoskrzydłego, on tam się nazywa. Jakoś tak. Szczelinoskrzydły. W ten sposób. Ale nie wykluczone, że tutaj nie znajdziemy bossa. Ostyczkowców. Weźmy więc to. Onku, przebiegnijmy się, żeby sprawdzić, czy jesteśmy bezpieczni. Grobową różdżkę możemy zerknąć. Jaka fajna ta skrzynka. I żółty amulet. Wracamy do miasta. Idziemy do Alcora. U Alcora się sprzedamy. Dwa do umiejętności bojowych Palladyna. Cold Res. To akurat mogę zatrzymać. To jest fajne. Delikatny Cold Res tam. Tutaj co mamy? 10% szybsze rzucanie czarów. Cold Res 23. Tutaj ile mam? 27. Hmm. 10% szybsze rzucanie czarów. Paska bym wtedy nie musiał tworzyć. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda u nas ta szybkość rzucania czarów. Czy to jest w ogóle sens na ten moment? Znaczy, zatrzymam te. Mikstury. Dobra. Znaczy zatrzymam te rękawice, co ja gadam, mikstury. Attack rating, ale słabiutko. Wszystko na sprzedaż. Dam radę jeszcze kupić jeden? Dam radę. 11 do dex. No niestety, nic ciekawego. 23 tysiące. Zostawiamy to, zmerdżujmy ze sobą. Zostawię te rękawiczki. Mogą mi się przydać. Tutaj pasek już mam zdeksowany, chociaż... Tutaj mam bardzo fajny pasek. Ja go chyba sobie już ulepszę. Na razie lepszego nie znajdę. Bo na ten moment mam 75 FCR. No to akurat. No. Rękawiczki zatrzymam. Ten pasek też zatrzymam. Raczej z niego korzystać za bardzo nie będę. Rękawiczki zostawiam. A, nawet runki Io nie mamy. A, to... Dol i Io musimy szukać. Jest czwarty. Czwarta minuta. To zdążymy zwiedzić resztę kaplic. Dobrze się składa. Dobra. Rename page. Zbroje. Akurat na zbroje to potrzebuję chyba dwóch stron, bo one po 6 slotów zajmują. Kamulce zostawiamy. Dobra, i lecimy do górnego kurast w takim wypadku.
Przejdźmy tędy, bo może jakąś skrytkę po drodze ominęliśmy. Helm Aiki. Proszę bardzo. Wszystko przemawia, że następna seria będzie chyba barbarzyńców. W tym odcinku wszystko to przemawia. Niski MF. Niestety niski. Pułap. Gold findingu, ale... No cóż, jak się nie ma, co się lubi. Dobra. Nie wiem, czy mówiłem w poprzednim odcinku, nie jestem w stanie tego zapamiętać, ale... jak to się nazywa? Zostało sprezentowane mi Diablo 4, więc na pewno będę przy becie patrzył, czy mogę grać. I jeśli wszystko będzie działało pięknie, to może nagram z bety jeden odcinek pokazowy. Plus... Na pewno w przyszłości serię nagram. Diablo 4, jeśli wszystko będzie oczywiście hulać. W moim troszeczkę już podstarzałem kompie. Jak nie, no to będę zmuszony zbierać na lepsze osprzęt do nagrywania tego. No i wtedy przy premierze nie będę nagrywał serii, no bo nie będę w stanie. Ale... W każdym razie, no wszedłem w posiadanie, z czego się niezmiernie cieszę. No i mam nadzieję, że uda się ponagrywać serię i utrzymać z wami kontakt. Jak wam idzie przechodzenie czwóreczki, rozwój postaci, etc. Muszę też trochę poczytać, pooglądać filmików na ten temat, co ludzie tam nagrywają. Na temat Diablo 4, żeby też nie wejść z zerową wiedzą tam, nie? Warstone Shard, proszę bardzo. Już za wspaniały odcinek w dropy. Wspomniany relikwiarz. Wejdźmy. Pijmy miksturkę, podnieśmy miksturkę. Jak jeszcze w relikwiarzu mi wypadnie jakiś unikat, to się naprawdę zacznę częściej tutaj zachodzić. No i jeśli będzie wszystko hulało, nie? Bo jeszcze jedną serię na pewno zdążę nagrać przed premierą Diablo 4, ale jeśli już trzecią serię, tak powiem, nagram dopiero po przejściu Diablo 4, po nagraniu serii Diablo 4, jeśli będę takową mógł ograć w odcinkach na YouTubie. Jeśli to będzie dało się ograć w odcinkach na YouTubie. Bo różnie to może być. Może to być typowo gra nastawiona pod taki teamplay, więc też może być mi ciężko to nagrywać. Bo po prostu będzie dla was ciężkie to do oglądania. 29 domany. Na 33 poziomie już z reguły się nie ma problemów. To bardzo tutaj ładny cold dress. Muszę sprawdzić, jak to w runkach wygląda z tym cold dressem. Runka tool. Proszę bardzo. Ja się cieszę. A ja się cieszę z runki tool. O, a propos. 30. No to też, żeby nie marnować, na to 27 to jest taki ładny pułap maksymalnie z 30. Zostawimy sobie to w przydatnych klejnotach, może w jakimś przedmiocie osadzimy. Będziemy mieli problem z resami. Tutaj skrytka jest, jaki mamy czas? 29 minuta, to jeszcze zdążymy tych relikwiarzy, nie relikwiarzy porobić. I poziom 50.
trzeci. Oczywiście dalej w zęby, tutaj dalej. Zręczność. Kiedyś byłem bardzo głupi, myśląc, że dawanie w zręczność nic nie daje. Kurde, tutaj też spoko, skrzyneczkę dev maska, to akurat sprawdzę. Wielki talizman. To Holy Shielda może być sporo warte. Znaczy, jakby mi wypadł w ogóle z 21 Gold Findingu. Czy to mi się to przyda pod barbarzyńce? Gold Finding całkiem spoko rzecz. Zostawmy tutaj Cold Rest 27, Lifesteal, prawiona obrona 16 DMF-a. Chyba, że tylko jeden ten Feral Rage na 13 poziom. Fajny hełmik. Zostawię to dla druida przyszłego. Mam 26 tysięcy, to akurat mogę zostawić. 27 też. A, tu jeszcze wielkie berło. 30 tysięcy. Zostawiamy. Tutaj bez skrzynki. A, jednak ze skrzynką. Runka Amn. Proszę bardzo. Trochę przedmiotów do poidentyfikowania. 30 tysięcy, 20 tysięcy. To niech ucieka. Szkraby. Dużo nie zrobiły. To ile my mamy w Lightning Cressa? Max! Co ja się obawiam? Serpent Magusy. One tutaj mają zwiększoną, bo na piekle bodajże już chyba mają niewrażliwość na magię. Więc to będzie też na piekle tutaj chodzenie takie dosyć ryzykowne. Kluczyk akurat możemy targnąć. Chyba jeden z tych większych relikwiarzy jest. Znaczy nie relikwiarzy, tylko zapomnianych tych świątyń. No niestety nic jego ciekawego już po drodze się nie trafiło. Wyjdźmy. 33 minuta. A, bo ja tędy nie przeszedłem od frontu. Nie chciałem. Dziwiłem się, że... Boże, co tu robi? Robią stwory. Tą koronkę to bym sprawdził. Róbmy w ten sposób. Zerknijmy na nią. Niestety lipa. To na sprzedaż wezmę. Fajna obrona, fajny pancerz. Ale... nic poza tym. Tej skrytki to możemy sprawdzić. U ten to musimy się tepnąć. Elity nie odpuszczę. Bojowa kosa. A, bojowa kosa to jest ta taka najcięższa z tych normalowych kos. O, tutaj wysokopoziomowana skrzynka jest. Proszę, ją też zabrali.
Lance bym targnął, ale tylko w przypadku, gdyby miała już 4 sloty w sobie. Kurde, waypoint. Ja minąłem gdzieś waypoint? Ja już wziąłem waypoint. Minąłem, tutaj jest. Tak mi się zdaje. Tak jest, się nie pomyliłem. O. Na tym skończymy odcinek. Posprzedaję przedmioty. Tak, posprzedaję przedmioty Kane. O, amnik dodatkowy. Niezmiernie mnie to cieszy. Dobra, co mamy? Anten fajny. Fajne jewele, co my tutaj mamy? Tutaj z resem. To akurat zostawię. To do przerobienia. To jest pierwsze z tych wysokopoziomowanych setów, który nam wypadł. To też bardzo dużo dla mnie znaczy. A i tutaj czarmy. Renamed page. Gold. MF. Charm. A. Remapage. Remade page. Rename page. Gold. F. A, i to miałem zostawić. To na 13 w ogóle to też jest mega. Że to tylko na 13 poziom. Jeszcze pójdźmy sprzedać przedmioty. A, i Warstone Sharda zostawić. Wspomniałem o tym. Mamy w ogóle jeszcze jakieś Warstone Shardy? Mamy, to chyba nasz drugi. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Tymczasem ja was żegnam i na razie.